Co upadłość Getin Noble Bank oznacza dla frankowiczów posiadających kredyt właśnie w tym banku? Czy frankowicze nadal mogą żądać unieważnienia swojej umowy kredytowej? Czy mogą liczyć na udzielenie przez sąd zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty przez nich kredytu na czas trwania postępowania sądowego? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym nagraniu. Upadłość Getin Noble Bank nie przekreśla szans kredytobiorców na dochodzenie unieważnienia ich umowy kredytowej. Kredytobiorcy, którzy dotąd nie dokonali całkowitej spłaty kredytu, nadal mogą wnieść pozew przeciwko syndykowi o ustalenie nieważności umowy kredytowej. Od niedawna w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadają pierwsze postanowienia o zawieszeniu postępowań w sprawach, które zostały wszczęte przed ogłoszeniem upadłości oraz podjęciem postępowania w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytowej z udziałem syndyka. Ustalenie nieważności umowy kredytowej dla kredytobiorców Getin Noble Bank będzie jednak wiązać się z innymi korzyściami niż w przypadku kredytobiorców posiadających zadłużenie w innych bankach. Ci kredytobiorcy bowiem nie mogą liczyć na zwrot nadpłaconych przez nich środków. Jedyną korzyścią w przypadku unieważnienia umowy kredytowej pozostaje umorzenie salda kredytu. Kredytobiorcy również mogą wnosić o udzielenie przez sąd zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty kredytu na czas trwania postępowania sądowego. W tej chwili szanse na udzielenie takiego zabezpieczenia są dużo większe niż jeszcze kilka miesięcy temu w trakcie trwania przymusowej restrukturyzacji banku. W Sądzie Okręgowym w Warszawie również są wydawane w tej chwili postanowienia uwzględniające wnioski kredytobiorców. Podsumowując, frankowicze Getin Noble Bank S.A. nadal mogą dochodzić unieważnienia swojej umowy kredytowej oraz wnosić o zabezpieczenie poprzez zawieszenie obowiązku spłaty przez nich kredytu na czas trwania postępowania sądowego. Ważne, aby ci kredytobiorcy, którzy dotąd nie dokonali jeszcze żadnych czynności w tym kierunku, skontaktowali się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, by podjąć wszelkie czynności zmierzające do wniesienia pozwu. Kredytobiorcy, którzy w tej chwili nadpłacają już swój kredyt, z każdym miesiącem tracą bezpowrotnie swoje środki finansowe, przelewając je na rzecz banku, ponieważ z uwagi na aktualną sytuację finansową banku najprawdopodobniej tych środków już nie uda im się odzyskać. Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcam do ich zadawania w komentarzach pod tym nagraniem. Dziękuję. Thank you.